Pani Prezydenta Miasta Biała Podlaska, Pana Michała Litwinuka. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani Gabrielu, znajdujemy się dwa piętra poniżej Pani gabinetu i gabinetu Pana Prezydenta. Czy to jest daleko, czy to jest blisko? Słyszymy od wielu miesięcy toczące się prace. To nie przeszkadza, natomiast bardzo cieszy, bo oznacza, że te prace idą prężnie, posuwają się do przodu. Zresztą jesteśmy tego świadkami. Zawsze cieszą wszelkie inwestycje i zmiany w mieście. To jest jedno z przedsięwzięć realizowanych dzięki podpisanej przez pana prezydenta Michała Litwiniuka 2 lata temu z marszałkiem województwa lubelskiego umowy na dofinansowanie bardzo ważnego dla miasta projektu, w ramach którego bardzo istotnie zmienimy panoramę miasta, ponieważ wiążą się te wszystkie działania z rewitalizacją, modernizacją, gruntownymi remontami wielu obiektów. To jest związane z olbrzymim dofinansowaniem. Pan prezydent podpisał umowę na dofinansowanie o wartości prawie 20 milionów złotych. I to wszystko są inwestycje dla miasta, dla środowisk miejskich i właśnie te piwnice Urzędu Miasta remontowane gruntownie z odbudowywaną klatką schodową. To jest jedno z tych bardzo ważnych przedsięwzięć. Piwnice mają znaczenie historyczne. Wystarczy spojrzeć choćby na te ceglano-kamienne mury i przepiękne sklepienia. To wszystko zostało odtworzone w ramach tego remontu i pomieszczenia te będą przeznaczone na cele kulturalne i społeczne. Nieco inne niż te, które będą realizowane w innych budynkach, choćby w odbudowywanej niedługo kamienicy przy ulicy Krótkiej. Te pomieszczenia mają zupełnie inny charakter, natomiast życie miasta w ostatnich latach rozwinęło się bardzo. Widzimy, to jest bardzo dużo grup, które działają w różnych dziedzinach, w różnych sferach. Rozwijają się oferty naszych instytucji kultury i takich miejsc naprawdę potrzeba. I jeżeli jest możliwość wykorzystania, skorzystania z dobrodziejstwa środków unijnych, dotacji, no to grzechem i niegospodarnością byłoby z tego nie skorzystać. I właśnie tutaj powstały przede wszystkim w ramach tego remontu ścianki działowe, które podzieliły piwnicę na kilka pomieszczeń, aczkolwiek nie będzie to miało charakteru pomieszczeń stricte biurowych, tak jak mniej więcej będą wyglądać pomieszczenia choćby w kamienicy przy ulicy Krótkiej, ale będzie to idealne miejsce, chociażby do tego, aby stworzyć tu galerię fotografii. Pan prezydent Michał Litwiniuk odpowiadał już na apele choćby środowiska bialskich fotografików, których działalność bardzo cenimy i ona jest bardzo ważna, że to jest jedna z propozycji eksponowania fotografii wykonywanych, no i właśnie to otoczenie, te przepiękne, jak już mówiłam, ściany, te sklepienia, to są właśnie te miejsca, w których takie wydarzenia jak wystawy fotografii powinny się odbywać. I to tylko przykład, natomiast pan prezydent jest w stałym kontakcie z różnymi środowiskami artystycznymi i społecznymi. One zgłaszają swoje zapotrzebowanie i wiemy, że do tej pory w mieście nie miały takiej możliwości, albo nie miały zbyt dużych możliwości, by móc korzystać z pomieszczeń, w których mogą realizować swoją działalność. Miasto powinno być przychylne takim działaniom i powinno tworzyć taką infrastrukturę i to się właśnie na naszych oczach dzieje. Rozumiem, że w tym roku czeka nas jeszcze oficjalne otwarcie. No, oficjalne otwarcie odbędzie się natychmiast po tym, kiedy remonty się skończą zgodnie z zaplanowanym terminem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Znajdujemy się w piwnicach Urzędu Miasta Biała Podlaska. Wykonujemy remont pomieszczeń pod adaptację na cele społeczne i kulturalne dla inwestora. To jest jedna z ciekawszych u Was prac. Takie, lubicie grzebać się w takich właśnie niuansach. Zdecydowanie. Praca bardziej konserwatorska niż budowlana, z niespotykanymi smaczkami na budowie. Dosyć specyficzna i inna niż te, co zazwyczaj robimy. Weszliście tutaj, na pewno nie wyglądało to tak, jak wygląda obecnie. Od czego żeście zaczęli? No przede wszystkim zaczęliśmy od gruzowania całych pomieszczeń, ponieważ dużo tutaj gruzu i różnych jakichś śmieci się znajdowało. Następnie wykonaliśmy wszystkie prace związane z przemurowaniem i wykonaniem konstrukcji pomieszczeń. Kolejnym etapem było wykonanie izolacji poziomych na ścianach poprzez wykonanie iniekcji ciśnieniowej.
I kończąc prace izolacyjne, mogliśmy już przystąpić do prac stricte wykończeniowych. Wykonanie tynków, impregnacja, uzupełnienie ścian ceglanych, które pozostaną w ekspozycji, układanie płytek na terakocie, jak również w łazienkach, wykonanie klatki schodowej, to jest to wszystko, co obecnie już wykonaliśmy. Cegły zostaną specjalną chemią budowlaną zaimpregnowane i ściany pozostaną w oryginalnej ekspozycji ceglanej. Dobrze. Wspomniał Pan również o smaczkach. Jakie to były smaczki? Czy były rzeczywiście takie smaczki? Już samo to, że znajdujemy się w pomieszczeniach, które mają grubo ponad 100 lat. Dla mnie jako inżyniera to przede wszystkim sam układ konstrukcyjny. Już rzadko bardzo spotykane sklepienia ceglaste. Mamy efektowne, przemyślane oświetlenie pomieszczeń, które będzie zamontowane na specjalnych szynach. Na szynie znajdują się po 3-4 źródła światła, więc to będzie bardzo fajna aranżacja oświetleniowa. Kiedy koniec pracy? Termin zakończenia prac umowny 22 marca, natomiast my już kończymy prace wykończeniowe, ostatnie płytki, ostatnie malowania, impregnacja cegły i za chwilę przystępujemy do wyposażenia obiektu w meble, regały, podwystawy. To wszystko jest też w naszym zakresie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również.